Dzisiaj spotkałem się z Henrykiem Dąbrowskim, aktorem, sportowcem i polskim 007, z którym rozmawialiśmy o jego życiu i pracy. Solo se crederai, tu ce la farai, fare dire ma è la verità. Dzień dobry, dla wsensie.pl, Warszawa wita. Dzień dobry, ze mną przyjaciel, bo Henryk jest moim przyjacielem. Witaj, Henryk. Witaj. Henryk Dąbrowski, Rzymy Włoski do Polskiej, co? Zgadza się. Henryk, Warszawa jest bardzo ważna w tym programie, bo to jest właśnie, gdzie jesteśmy. A ty ilu lat już mieszkasz w Warszawie? No sporo, ponad 60 lat. Więcej niż ja. No właśnie. Bo ja, wiesz, liczyłem, że już 20 lat. Aha. Ale ty 60. No ja jestem troszeczkę starszy od ciebie. To naprawdę była inna ta Warszawa, co? Tak, zupełnie. No. Co na przykład, co wspominasz z tych czasów? No, pamiętam właśnie brukowane ulice, mnóstwo takich brukowanych kocich łbów tak zwanych. Kolejki wąskotorowe, które chodziły Puławską, Goworka, zjeżdżały na dół, Gagarina do Wilanowa. Jeździła kolejka wąskotorowa, jak byłem dzieckiem, to pamiętam jeszcze to. I tam później następna do Grójca, do Góry Kalwarii. Jeszcze dworzec w Wilanowie, z budynek został, tam jest poczta teraz chyba, ale to jeszcze właśnie stary, ze starych czasów, budyneczek stacji kolejowej, tej wąskotorówki. No. Wiele osób cię widział w telewizji, w kinie, w reklamach, ale zaczynajmy od początku. Warszawa i wątek sportowy. Zaczynałbyś wojskowy czy sportowy? Co byś, jaki wątek byś zaczynał? No sport. Sport jest ze mną w mojej osobowości od zawsze, od dziecka. Pasją moją jest sport. Wszelkie, z wiekiem właśnie zmieniały się dyscypliny, ale sport był zawsze i takie chęć poprawiania swojej sprawności i w ogóle. Czy dobrze pamiętasz, zaczynałeś, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, z łyżwami? Zgadza się. Była taka sytuacja, że nauczyłem się sam oczywiście na ślizgawkach zimowych, które były kiedyś wylewane wodą, dozorcy wylewali na boiskach szkolnych i tam się nauczyłem jeździć i tacy trenerzy podejrzeli, zobaczyli, że sobie radzę dobrze, ja jeździłem na hokejach. Namówili mnie, żebym dołączył do nich do klubu sportowego Łączność, taki był klub na Torwarze. I żebym rozpoczął treningi w parach tanecznych. A, para taneczne. Ja zafigurował na lodzie, pary taneczne. W tych czasach już tam tacy wielcy byli, Wejna Bojańczyk był taki duet polski, chyba największe osiągnięcia do tej pory, nie wiem czy były lepsze, ale doskonałe. To szybko się przekształciło na coś bardziej szybko, jakby... Szybko, bo doszedłem do wniosku, że... Z wyzwaniem. Że jeżeli łyżwy, to hokej bardziej, bo tam jest kontakt z przeciwnikiem, jest bardziej taki męski sport. Tutaj troszeczkę tak, no technicznie się nauczyłem jeździć, ale nie odpowiadało to mojej mentalności, że rozrywka, czułem się trochę taki zniewieściały, jakby, no może to za dużo powiedziane, ale mało męski się czułem w tej dyscyplinie. Więc no i mniej rozrywki, bardziej potu. Tak jest. Gdzie? No i z Torwaru na drugą stronę, na Stadion Legii, gdzie była sekcja podnoszenia ciężarów. Jeszcze był trójbój wtedy. Byli świetni tam trenerzy. Moim trenerem był Jerzy Kaczkowski, on już nie żyje oczywiście, który był brązowym medalistą Mistrzostw Świata, czwarty na Olimpiadzie w Tokio bodajże. I zafascynował jako właśnie trener, bardzo mnie zafascynował tą dyscypliną i no, ja po prostu tak
tak byłem zaangażowany w ten trening, że ja, jak było więcej dni wolnych, to ja po prostu nie mogłem wytrzymać i szedłem, prosiłem tam na portiernie o klucze od sali w święta na przykład, bo było kilka dni świąt, bo już nie mogłem wytrzymać, żeby nie poprzerzucać tego złomu trochę. A przerzucało się tam po kilkanaście ton, 12, 13 ton na treningu, tak? To był jeszcze trójbój wtedy. Trójbój? Tak, tak, bo jeszcze do tego było wyciskanie, do tego, co w tej chwili jest dwubój, to jeszcze było wyciskanie, które bardzo było szkodliwe na kręgosłup, dlatego zostało zlikwidowane. No i prawda, że było szkodliwe, bo do dzisiaj odczuwam w odcinku lędźwiowym bardzo poważne problemy. No. Później zacząłeś biura ochrony rządów, prawda? Tak. Więc sporty to były bardziej coś, co były, potrzebowałeś tam w trakcie... Tak, no była to pasja moja i też, którą i tak bym tkwił w tym na pewno, ale no, przyszła służba wojskowa, powołanie do służby wojskowej. No i zostałem powołany na ośrodek na Łazienkowską sportowy i tam odbyłem właśnie służbę 2 lata, gdzie trenowałem solidnie bardzo. Z wielu przyjaciół, dawnych mistrzów, wielkich ze mną akurat Janusz Gortat, ojciec Marcina Gortata, brązowy medalista, mój rocznik w boksie. No wielu mistrzów olimpijskich we florecie. No i wielu, wielu wspaniałych zawodników, piłkarzy doskonałych. No i skończyła się służba. Pamiętasz kickboxing? Skończyła się służba wojskowa i trzeba było podjąć pracę, tak? No i szukałem takiej pracy, żebym mógł zarabiać pieniądze, utrzymać swoją rodzinę, a jednocześnie byłoby świetnie, gdybym w trakcie tej pracy mógł trenować, uprawiać sport, nie? No i Biuro Ochrony Rządu. Dało ci takie możliwości. Tak. Dostałem się do Biura Ochrony Rządu. Wcześniej brat mój tam pracował. To było 70? To już? Był 71 rok. 71. Tak, tak. No i tam rozpocząłem tą pracę właśnie w Biurze Ochrony Rządu i tam no, zmieniłem oczywiście inne dyscypliny uzupełniające. Zaczęły sporty walki jak kickbox. Wing Chun, karate, no tam takie... Oczywiście też nie już nie w formie wyczynu czy zawodów sportowych, tylko na potrzeby zawodu mojego, tak? Czyli takie ćwiczenia, które umożliwiały działanie i szybką reakcję czy obronę, nie powodując jakiegoś dużego zamieszania, bo wiadomo, jak Biuro Ochrony Rządu, to się telewizje, kamery, wiesz, osoby ochraniane, wielkie uroczystości i imprezy. I to trwało 15 lat, prawda? Tak, prawie 15 lat. Prawie 15 lat. Tak. I my dzisiaj nie jesteśmy przypadkowo tutaj. Umówiliśmy się, bo w trakcie tych latach, tych 15 latach, od 71 do... 80, prawie 5, 4, tak. To tutaj po raz pierwszy w 79 roku przyszedł Jan Paweł II. Tak. I? No, ja właśnie w tym czasie, kiedy odbyła się pierwsza wizyta naszego Jana Pawła papieża II, no to ja już byłem w takiej ochronie osobistej, byłem do czołówki już Biura Ochrony Rządu, zaliczałem się w takiej... Najbliższej. Taka powstała grupa, w której byłem tam też współtwórcą. On się nazywała kiedyś SGO i taka właśnie wyselekcjonowana z Biura Ochrony Rządu najsprawniejszych ludzi, tak? No i ta z tego grona właśnie została wytypowana ochrona osobista do wizyty Jana Pawła II, naszego papieża. No i w ten sposób byłem dzień w dzień, każdego dnia podczas wizyty metr, nawet pół metra od niego. Wyrywałem go z tłumu, zasłaniałem go i było to wydarzenie dające ogromną satysfakcję jako zawodową, największą. Największa, więc te wszystkie całe przygotowanie w końcu znaleźli coś niesamowitego z punktu widzenia jako osiągnięcie. Jesteś bardzo skromnym, ale można powiedzieć, że no, tam było ile? 10 osób w ochronie, nie było 100? Nie, no tak, kilkanaście osób, no było tam około 20 osób prawdopodobnie, tak, tego ścisłego, najbliższego ochrony. Henryk,
osobowość Jana Pawła II jest taka wielka, że na pewno coś pamiętasz. Co pamiętasz? Oczywiście sama możliwość przebywania w jego najbliższym kontakcie, słuchania tego, co mówił, nie tylko na kazaniach, ale do ludzi. Po prostu no to jest nie do opisania. To, jak człowiek może się poczuć bezpiecznie. Ja czułem, że mam tutaj przed sobą przyjaciela, brata, jakiegoś mentora mojego, po prostu kogo bym nie powiedział, kogoś z wielkim autorytetem, że on jest przy mnie, pozbawia mnie wszelkich kompleksów i że no, czuję się bezpiecznie, że po prostu jego autorytet, wielkość, serdeczność i miłość do ludzi po prostu powoduje, daje taką moc, że przy nim się człowiek czuje bardzo bezpiecznie, czuł się wtedy. Ja po prostu no, zmieniłem się wewnętrznie bardzo po tej wizycie Jana Pawła i po tych pracy z nim. To było po prostu niesamowite, jak może człowiek wpłynąć na drugiego człowieka. Drugiego człowieka. I anegdotę, kiedy ci kazał zdjąć pewnego dziennikarza, chcesz powiedzieć? Anegdoty było wiele. Takie dwie mi się kojarzą. Jedna na Błoniach w Krakowie, gdzie po prostu do barier, które były... Wszyscy chcieli go dotykać, tak. Przychodził, podawał, pozdrawiał, dzieci głaskał po głowie, tak? No i tam każdy łapał za tą rękę, żeby go pocałować. I ja nagle patrzę, bo byłem tu obok przy jego ręku, bliziutko, patrzę, że ten papieski sygnet już zjeżdża, już go prawie nie ma na palcu, nie? Poprawiłem, poprawiłem i tam, wiesz, trochę tam tego. A druga anegdotka, kiedy ten dziennikarz z Niemiec czy Amerykanin? Nie, to był niemiecki dziennikarz, który... No bo oni mieli też wcześniej odprawę i wiedzieli, gdzie mogą robić zdjęcia, kiedy, prawda, i co. I w programie było przejście, to tylko było bez właśnie dziennikarzy, bez tego, było przejście w Wadowicach prawdopodobnie to było. Nie pamiętam skąd, żeśmy jakiś kawałek przechodzili z papieżem i oni się oczywiście dowiedzieli, wszyscy tam naokoło nas otaczali, my żeśmy stworzyli kordon bezpieczeństwa, że tak biegał na takiej sztycy z tym mikrofonem takim kudłatym, tak. I wiecznie z tym, wiesz, tam i w lewo, i w prawo, i to już było, zaczynało być niebezpieczne, bo już tym mało papieża nie uderzył tym, wiesz, z jednej i z drugiej strony, wiesz, tu go odepchnęliśmy, poleciał tam, z jednej i z drugiej strony. W końcu, pewnym momencie żarłeś światło, opowiadałem ci, tak pamiętasz, dlatego, w pewnym momencie słyszę papież tak pod nosem mówi: panowie, zabierzcie go już ode mnie, bo on po prostu nie da nam spokoju. No i dostaliśmy zielone światełko i za chwilę Niemiec tam gdzieś w jakichś krzakach się znalazł i poszliśmy. Do... Pamiętam też, że zacząłeś z aktorstwem potem. No tak, bo to właśnie od tych pierwszych reklam zaczęło się coraz więcej tych reklam. Były jakieś odcinki do seriali, później były jakieś epizody czy drugoplanowe role w fabułach nawet. I w końcu też zagrałem w takim serialu jedną z głównych ról, jako amator, bo oczywiście nie... Jak się nazywa ten serial? On się nazywał Wydział Zabójstw. Wow! No i miał bardzo dobrą oglądalność. To był oparty na jakichś prawdziwych wydarzeniach, gdzie były do tych wydarzeń były dopisywane odcinki fabularne, tak? Autentycznych historii, które się wydarzyły, tak? W reżyserii Krzysztofa Langa i Wojtka Raweckiego. No, w publicznej telewizji na jedynce leciał ten serial. Z kim pamiętasz, że grałeś jako aktorzy znani? No to znaczy grałem, no to tak, wiesz, kojarzy mi się, jak tak zapytałeś. Taki dowcip na ten temat, z kim grałem. Jak jest taka powiedzonko, że przyczepiło się gówno do statku i mówi: płyniemy.
to ja tak grałem. No to ja grałem epizody, oczywiście. Rozumiem. Oczywiście, no, grałem z wspaniałymi aktorami, z Andrzejem Grabowskim, z Gonerą, z Zamachowskim, z tym świętej pamięci już Perypeczką. No wielu, wielu, cała czołówka, Feldman, Krystyna, no cała czołówka, prawda? Z Przybylską też grałem, świętej pamięci Anią, wspaniałą dziewczyną. Powiedz mi jedną rzecz, w przyszłości, bo jesteś młody, powiedz mi, dopiero 7 co ciebie czeka, co ciebie czeka w przyszłości, co chcesz, no, jakie cele masz? No cele mam, kurczę, jak każdy młody człowiek, ambitne, no chciałbym coś tworzyć, coś zostawić po sobie i dać ludziom to, co mogę. No, niewiele, pewnie no, wielu ludzi ma więcej do zaoferowania, ale to, co mam, jestem gotów szczerze ludziom dać. A w jakim kierunku przede wszystkim? Gdzie się czujesz jakby, że możesz pomóc? No wiesz, no... Pomóc. No chciałbym... troszeczkę jeszcze podziałać na różnych polach, właśnie w filmie, kinematografii, bo jestem tam w trakcie też pisania scenariuszu opartego na prawdziwych wydarzeniach z mojej historii, o moim przyjacielu, który został zastrzelony przez mafię. Chciałbym to spróbować z kimś wspólnie dokończyć i coś zrobić. Z tego nie wiem, co to wyjdzie, czy to wyjdzie film, czy to wyjdzie serial, ale chciałbym zrobić jeszcze. No co, już. No i młodym ludziom pomagać w ich dochodzeniu do swojego po prostu świata, że jak będę mógł im coś pomóc, dać swoim doświadczeniem, To bardzo chętnie. Tak. No, to trudno powiedzieć, no, na jakim polu. No, na każdym. Na każdym. Znasz mnie, no. Jak tak. No. Uważam, że po prostu większą przyjemnością jest dawanie niż branie. Ale jeżeli już nawet mówimy, że branie też ma przyjemne, no to wtedy jest przyjemniejsze, kiedy najpierw coś dasz i wiesz, że wróciło do ciebie. Nie liczyłeś na to, ale to kiedyś wróci, przyjdzie. Tak. Ale jestem. Zacznijmy od tego, że nie kalkulujmy, że... Nie, że jestem z tego samego zdania. Dam, bo coś dostanę. Nie. Dam, i dlatego chcę. Życzę ci, żeby to wszystko się realizowało. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Przyjacielu. W sensie.pl Warszawa wita.